Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane, stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach, dopasowany do Twojego stylu życia. Witam Cię serdecznie w 39. odcinku podcastu Biznes Ninja. I ten odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie. Zaczynam dzisiaj z Tobą nową serię. Ta seria będzie poświęcona sprzedaży, a zaraz Ci powiem dokładnie, o co chodzi, jak to będzie wyglądało. To będą odcinki nagrywane przeze mnie, krótsze odcinki. Natomiast to nie będą takie zwykłe odcinki. To będą mianowicie lekcje, które udostępniam Ci w tym podcaście zupełnie bezpłatnie z mojego kursu, nowego kursu, ale też modułu, części modułu Akademii Biznes Ninja dotyczące sprzedaży, tematu sprzedaży. W tej chwili, znaczy przez cały kwiecień nagrywam materiały do nowego modułu właśnie Akademii Biznes Ninja i w marcu zrodził mi się taki pomysł, że przez następne kilka miesięcy nie będzie można dołączyć do Akademii, ale tak czy inaczej miałam w planie już wcześniej wypuszczenie osobnego kursu online dla tych osób, które niekoniecznie chcą być w Akademii, natomiast chcą w jakiś sposób korzystać z moich materiałów, pracować bardziej samodzielnie, nie z takim pełnym wsparciem, które daję w Akademii, bo tam mam w tej chwili 30 osób i po prostu znam każdą tą osobę indywidualnie, na bieżąco dziewczynom, sprawdzam wszystkie zadania, które są wypełniane w kursie, daję rady, spotykamy się co 2 tygodnie, więc dziewczyny tam dostają faktycznie pełne moje wsparcie, taki największy dostęp do mnie i tam bardzo, bardzo się angażuję w akademię. Natomiast chciałam wypuścić po prostu kurs online, którym również te osoby, które przystąpią, będą mogły się nauczyć skorzystać z materiałów, z części materiałów, które są w akademii, bo nie całych, ale są nastawione bardziej na to, że po prostu chcą pracować samodzielnie, chcą zrobić zadania samodzielnie i są to w stanie zrobić, niekoniecznie chcą dołączać do Akademii. Tutaj oczywiście ta cena też będzie inna, to znaczy kurs będzie dużo tańszy niż program Akademii, w którym można brać udział przez rok lub nawet dłużej. Kurs jest przeznaczony na przerabianie przez 3 miesiące i kurs składa się z 3 części. Już Ci mówię, jaki to jest kurs. Kurs, o którym wspomniałam tak bardzo króciutko w poprzednim odcinku podcastu. To jest kurs Sprzedaż dla nienachalnych. I dla mnie tutaj taką przewodnią rzeczą w tym kursie jest właśnie uczenie Ciebie, danie Ci procesu, który możesz przejść i narzędzi do tego, aby sprzedawać etycznie, sprzedawać zgodnie z Twoimi wartościami, sprzedawać właśnie bez wciskania i nienachalnie. Kurs będzie się składał z 3 części. Jedna część to strategia marketingu, druga część to budowanie marki i trzecia część to strategia już konkretnie sprzedaży, gdzie między innymi rozkładam na czynniki pierwsze kampanie sprzedaży, gdzie daję Ci również po prostu mój proces na talerzu. I ponieważ te materiały nagrywam teraz, wpadłam na taki dość innowacyjny pomysł, sama tak sobie myślę, że to jest innowacyjny pomysł, że 3 kolejne podcasty to będą 3 konkretne lekcje właśnie z tych materiałów ze strategii sprzedaży. Więc zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj tematem tej lekcji jest
są przekonania dotyczące sprzedaży, zastąpienie starych przekonań nowymi, czyli mówimy o mindsetie, o tym, co się dzieje w Twojej głowie, jeśli chodzi o sprzedaż. Z mojego doświadczenia to jest bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o sprzedaż, i żaden proces, żadne narzędzie nie pomoże Ci sprzedawać, jeżeli nie poukładasz sobie w głowie to, jakie są Twoje przekonania dotyczące sprzedaży, a zwykle problem jest z tym, że mamy takie blokujące nas przekonania, jeśli chodzi o sprzedaż. O tym w tej lekcji. I to jest po prostu na żywca nagrana lekcja. Ja nagrywam ten materiał do Akademii. Tam są też slajdy, które pokazuję, natomiast oczywiście Ty dostajesz ścieżkę audio, ale myślę, że to jest taka lekcja, z której te slajdy są mniej ważne i słuchając już otrzymujesz z tego dostatecznie dużą wartość. I chcę powiedzieć, że to nie są te lekcje, które otrzymasz. One są w pewnej kolejności, ale to są lekcje jakby troszeczkę wyrwane z kontekstu, więc tutaj dotrzymujesz dostęp do drugiej lekcji z modułu strategii sprzedaży. Tak jak mówiłam, cały kurs składa się z strategii marketingu. Tam jest ponad 10 lekcji. Potem jest budowanie marki. W tej chwili nie pamiętam, ile tam jest lekcji, ale między 6 a 10. I teraz to, co Ty dostajesz w tej chwili w tym podcaście, to jest druga lekcja z modułu strategii sprzedaży. Tych lekcji jeszcze będą jeszcze dwie, ale już na zupełnie inne tematy, niezwiązane z przekonaniami, ale bardziej z samym procesem sprzedaży. Więc więc to będzie taki cykl trzech lekcji i po prostu dostajesz ode mnie taki wgląd za kulisy mojego kursu. Także mam nadzieję, że z jednej strony to Ci się przyda, bo te lekcje same w sobie są wartościowe, a z drugiej strony troszeczkę podejrzysz, jak to ja pracuję z moim kursem, jak takie lekcje mogą wyglądać i czego mogłabyś się spodziewać, jeżeli byś kiedykolwiek chciała jakiś kurs ode mnie kupić. Nie ukrywam, że pomysł wiąże się z tym też, że ja lubię wykorzystywać mój czas bardzo produktywnie, więc ponieważ materiały do kursu, to nagranie jest dla mnie moim priorytetem na kwiecień, to stwierdziłam, że wszystkie zajęcia, które bezpośrednio nie są z tym związane i mogą mnie rozproszyć, idą po prostu na dalszy plan. A ponieważ podcast chcę nagrywać, więc postanowiłam powiązać piękne z nadobnym i właśnie nagrywając lekcje od razu nagrywać odcinki podcastu. Także dostaniesz wyrywkowo takie trzy lekcje, które jednak myślę, że po prostu każda z nich jest taką całością, którą możesz wykorzystać, ale przy okazji zobaczysz troszeczkę, jak to u mnie jest za kulisami i o czym ja tam mówię. Zapraszam Cię już do wysłuchania tej lekcji i do kolejnych dwóch, czyli kolejna lekcja będzie za 2 tygodnie, kolejna lekcja za 4 tygodnie, także po kolei tutaj możesz tą serię sobie przesłuchać i ja załączę też dotyczące każdej lekcji zadania do przerobienia, także możesz sobie pobrać je i wydrukować. Zachęcam Cię do tego, bo tak jak ja mówię w kursie, sama wiedza bez aplikacji nie ma żadnej wartości, więc zachęcam Cię do tego, żeby nawet jeżeli tutaj w tym podcaście otrzymujesz go w wersji bezpłatnej, może masz troszeczkę mniejszą motywację, żeby coś z tym zrobić, bo przecież nie zapłaciłaś na przykład 1000 zł, to jednak zachęcam Cię, żeby to wykorzystać, bo ta wiedza w formie płatnej jest dużo droższa, więc wydrukuj sobie ten materiał, zrób to, co proszę w lekcji, i będziesz już troszeczkę bardziej do przodu. Także miłego słuchania i skutecznej aplikacji tego, czego się nauczysz z tej lekcji. Pozdrawiam. Witaj, witam Cię serdecznie w drugiej lekcji. W poprzedniej lekcji mówiliśmy o przekonaniach, które możesz mieć i które mogą Cię blokować
w tym, co robisz, przekonania o sobie i przekonania o świecie, w tym przypadku o sprzedaży. Poprosiłam Cię też o zrobienie zadania, wypisania wszystkich swoich przekonań, tych, które przychodzą Ci do głowy, szczególnie na temat tego, co myślisz o sobie w kontekście prowadzenia firmy, prowadzenia biznesu, sprzedaży, ale też jakie są Twoje przekonania, które mogą Cię blokować, jeśli chodzi o sprzedaż. W tej drugiej lekcji zajmiemy się budowaniem tych nowych przekonań. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę Ci przekazać jeszcze jedną rzecz. To, że mamy przekonania, to jest ludzkie i normalne, więc chcę Ci od razu powiedzieć, żebyś nie myślała, że ze mną coś jest nie tak, jeżeli mam jakieś takie negatywne przekonania o różnych rzeczach. Dlatego, że no tak jest zbudowana natura ludzka, że my musimy sobie robić takie, tworzyć takie skróty myślowe, takie założenia na temat rzeczywistości, która nas otacza, bo codziennie musimy podejmować całe mnóstwo takich mikrodecyzji, czasami większych decyzji, ale takich małych decyzji dotyczących naszego życia. Począwszy od tego, jeżeli wstajemy z łóżka i co zjeść na śniadanie, czy się myć, czy się nie myć, czy myć zęby, czy nie myć zębów. No, najdrobniejsze rzeczy, o których musimy decydować. Więc te nasze przekonania, te nasze założenia o rzeczywistości pomagają nam po prostu przejść przez te wszystkie kroki bez angażowania naszych szarych komórek przez cały czas. Więc chcę Ci powiedzieć, że to jest normalne i że to jest dobre, że my mamy przekonania. Natomiast chodzi o to, żeby zidentyfikować te przekonania, które nam niekoniecznie służą w naszym życiu, które nam wręcz utrudniają to, co robimy. I właśnie o tym w tej lekcji i tutaj też chcę Ci przedstawić kilka przekonań, które możesz od nowa stworzyć, jeśli chodzi o sprzedaż. To znaczy, ja Ci tutaj pokażę fakty, natomiast Ty zdecydujesz, które z tych przekonań do Ciebie trafiają i może wejdziesz właśnie w ten proces nabywania nowych, dobrych przekonań, które mogą Ci służyć w Twojej relacji ze sprzedażą, w Twojej relacji z biznesem. Więc po pierwsze, taka rzecz, którą warto sobie uświadomić, to jest to, że my sprzedajemy przez cały czas jako ludzie. Że sprzedaż to nie jest zawsze transakcja płatna, ale że tak naprawdę za każdym razem, jeżeli prowadzimy rozmowę z koleżanką, ze znajomym, z kimś z rodziny, to coś sprzedajemy. Sprzedajemy zwykle nasze idee, nasze pomysły, nasze przekonania też sprzedajemy komuś innemu. Staramy się zwykle przekonać go do tego, że to, co, nie wiem, czego doświadczyliśmy, to jest ciekawe, że film, który obejrzeliśmy, jest warty obejrzenia, że proponujemy coś do zrobienia, na przykład dzieciom, słuchajcie, chodźmy na dwór, na spacer, tak? Sprzedajemy im tą ideę, że aktywność fizyczna na dworze jest pozytywna. Ja akurat trochę z uśmiechem to mówię, bo to jest moja rzeczywistość prawie codziennie właśnie. Sprzedawanie dzieciom idei, co jest zdrowe, co jest dobre, ale myślę, że każdy rodzic to rozpozna. Więc po pierwsze takie przekonanie dotyczące sprzedaży, które możesz w sobie troszeczkę bardziej ugruntować, to jest to, że ty już sprzedajesz, że sprzedajesz codziennie, że sprzedajesz w każdej rozmowie z kimś i może nie jesteś tego do końca świadoma, ale to w zasadzie też jest sprzedaż, bo przekonujesz kogoś do jakichś tam swoich pomysłów, idei czy przekonań, czy czegoś innego. Także codziennie coś sprzedajemy. Po drugie, sprzedaż to jest służenie pomocą. Popatrz na to od takiej strony.
Jeżeli ty na przykład, no nie wiem, pogryzły cię komary, tak? Jest lato, środek lata, komary gryzą. No i ty teraz idziesz do sklepu albo wchodzisz na internet i szukasz czegoś, co ci pomoże przeciw tym strasznie nachalnym komarom. Czy to będzie maść na posmarowanie, czy coś na odstraszenie tych komarów, żeby już więcej nie gryzły. I teraz kupujesz jakiś produkt właśnie, który jest rozwiązaniem tego problemu. I teraz patrząc od tej strony, ta firma, która wyprodukowała ten produkt, tak, pomaga ci, tak, służy ci pomocą, bo ty masz problem. I w tym momencie, kiedy ty kupujesz ten produkt, to wcale nie myślisz o tym, że ten producent jest nachalny, że ty widziałaś gdzieś reklamę i że to jest coś nie tak, ktoś cię manipuluje do kupienia akurat tego produktu. Nie. Ty myślisz, super, znalazłam coś, co mi pomoże. Oczywiście pod warunkiem, że to naprawdę pomaga, tak? Bo to jest ważne. Więc teraz odwróćmy tą sytuację. Jeżeli ty jesteś osobą, która sprzedaje, to ważne jest to, i o tym ja mówię bardzo dużo w module marketingu, że to, co sprzedajesz, musi być maksymalnie nastawione na to, kim jest twój klient, czyli ważne jest to, ta nisza, czyli to ustalenie twojej grupy docelowej bardzo dokładne, i ja wręcz zachęcam, mówię, prawie że przymuszam do tego, żeby zdefiniować swojego klienta idealnego, bo to idealnie zawęża nam grupę docelową. I jeżeli my potem określimy sobie potrzeby, problemy tego klienta, no to właśnie, to nie jest już tak, że my mamy jakiś tam produkt i teraz myślimy, co ja zrobię, żeby go sprzedać, nie? Mam produkt i teraz chcę go sprzedać, czyli no w zasadzie to jest, w jakiś sposób wypycham, tak, coś komuś, wpycham do jego rąk, wypycham na rynek, bo to jest to, co mam i co chcę sprzedać. Nie. Jeżeli spojrzysz na sprzedaż od takiej strony, że ty znasz twojego klienta i znasz jego potrzeby i ten produkt odpowiada dokładnie na jego potrzeby. I szczególnie jeżeli my jesteśmy tymi osobami, które sprzedają w jakiś sposób swoją ekspertyzę, swoją wiedzę, swoje usługi, to ale też przy produktach fizycznych, jeżeli to my mamy w rękach, tak, tą możliwość zadecydowania, jaki to jest produkt, to jeżeli my dostosujemy go do potrzeb klienta, to oznacza to, że my rozwiązujemy jego problem. To znaczy, że służymy pomocą. Więc sprzedaż to jest służenie pomocą, sprzedaż w dobrym znaczeniu. Sprzedaż w tym znaczeniu, do którego może masz jakieś przekonania, że to była sprzedaż manipulatywna czy nachalna. Tutaj ktoś popełnił błąd. Bo to oznacza, że próbował ci sprzedać coś, na co ty nie potrzebowałeś żadnego rozwiązania, tak? To nie był twój problem, albo nie byłaś w grupie docelowej tej osoby, albo w ogóle ten produkt nie rozwiązywał twoich problemów, więc ta sprzedaż nie służyła ci pomocą i w związku z tym odebrałaś ją jako coś, co ktoś ci po prostu wciska. Więc tak nie powinno być. Ale sprzedaż to jest służenie pomocą, jeżeli klientowi zaoferujesz ten produkt, który może jego problem rozwiązać. I teraz klient, oczywiście ten potencjalny twój klient, ma wybór, czy zaakceptuje tą ofertę, czy nie. Ty służysz pomocą i tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, że jeżeli, szczególnie, ja podam tutaj teraz swój przykład, tak? Jeżeli szczególnie sprzedajesz wiedzę, czyli szkolenia, kursy, może masz szkołę językową, uczysz języków, to może uczysz zdrowego stylu życia, może pomagasz osobom w inny sposób swoją ekspertyzą.
To zobacz, jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj, jak możesz odróżnić to służenie pomocą płatne i bezpłatne, bo tutaj często też mamy problem. Tak, wydaje nam się, że pomoc musi być bezpłatna. Pomoc to jest działalność charytatywna, ja tobie pomogę, powiem i tak dalej. Tylko, że zobacz, jeżeli weźmiemy sobie tak, że ja te materiały, które daję ci w kursie, daję za darmo, kompletnie za darmo, możesz gdziekolwiek je znaleźć, zobaczyć i tak dalej. To ja wiem z mojej praktyki, że takie materiały za darmo, jest ich dużo, ludzie je otrzymują i zwykle czasami przeczytają. Są wyjątki, które coś z tym zrobią, coś konkretnego zmienią w swoim działaniu, ale cała większość osób tu weszło i tu wyszło, czyli nic z tym nie zrobi. Jeżeli ja sprzedam produkt za powiedzmy 50 zł, tak? Kurs za 50 zł, no to też dużo osób może go kupić. Tak jest często z e-bookami, los e-booków. Kupujemy je, tak, na dysku są zachowywane, po czym tam leżą. Dlaczego? Dlatego, że kosztowało tylko 50 zł, to kupię, czemu nie? No a potem nie znajduję czasu na zrobienie z tym czegoś. Trzeci przykład. Sprzedaję ci coś za 5000 zł i to może być dokładnie ta sama wiedza, ale ty kupiłaś to za 5000 zł. Ty zrobisz wszystko, żeby zużytkować tą wiedzę. To będzie dla ciebie priorytet, dlatego że wydałaś tyle pieniędzy, przeżyłaś ten ból sprzedaży, ból zakupu, wydania tych pieniędzy i teraz robisz wszystko, żeby wykorzystać tą wiedzę. I teraz przetłumaczmy to na tą pomoc, tak? Jeżeli ja tą samą wiedzę dam bezpłatnie za 50 zł albo za 5000, to jak myślisz, której z tych osób pomogę najlepiej? Która z tych osób najbardziej wykorzysta tą wiedzę, zrobi coś z nią, zmieni w swoim życiu i naprawdę z tego korzysta? No oczywiście, ta osoba, która zapłaciła 5000 zł, mimo że to była ta sama wiedza. I dlatego to jest też coś, co nam się wydaje nielogiczne, tak? Że wydaje nam się, że żeby pomóc, to trzeba to zrobić bezpłatnie, tak? Bo to wtedy najlepiej się ludziom pomaga. Ale jeśli pomyślisz tutaj konkretnie, jeśli chodzi o wiedzę lub usługi, to ekspertyzę, jeżeli sprzedajemy płatnie, to tak naprawdę, mimo że oczywiście, że mniej osób to kupi, zgadza się, będzie bariera jakaś tam tej ceny i nie każdy kupi, ale ci, co kupią, faktycznie coś z tym zrobią i za tym pójdą konkretne rezultaty i tym osobom pomożesz najlepiej. Teraz pomyśl, jeżeli już masz swoich klientów w tej chwili, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty. Ci, którzy zapłacili najwięcej. Ci, którzy zapłacili najwięcej, osiągnęli najlepsze rezultaty i najlepiej im pomogłaś. I dlatego sprzedaż to służenie pomocą, no i wbrew pozorom właśnie, im droższy jest Twój produkt, tym lepiej pomagasz. Więc dobrze sobie zastanów się nad tym konceptem, bo no takie są fakty, tak? I taka jest też natura ludzka, więc to nie jest wymówka, żeby sprzedawać drożej czy coś takiego. Po prostu tak jest. Ja słyszałam o tym na innych kursach, ale też zastanawiając się nad własnym doświadczeniem, nad własnymi klientami, dokładnie wiem, że tak jest. I z drugiej strony są wyjątki, ja wiem, że generalizuję, są ludzie, którzy potrafią też wykorzystać tą bezpłatną wiedzę w jakiś sposób, ale generalizując, większość osób nie zrobi z nią nic, natomiast jeżeli zapłaci, zrobi z nią dużo i może to po prostu ich zmienić ich życie. Więc to jest ważna rzecz, jeśli chodzi o to sprzedaż i służenie pomocą. Transakcja prowadzi do akcji i w zasadzie to już troszeczkę wprowadziłam, czyli jeżeli ktoś
wyciągnie portfel, to zobowiązuje się w jakiś sposób, ten jego tak po angielsku commitment, czyli to zobowiązanie do zrobienia czegoś jest dużo większe. Także wyciągając portfel, klient potem jest dużo większe prawdopodobieństwo, że zrobi coś z tym, co kupuje. Transakcja prowadzi do akcji. To jest trzecie założenie. Czwarta rzecz. Decyzja sama w sobie to jest wartość. I co mam tutaj na myśli? Często, znaczy, jeżeli już troszeczkę w świecie online, na social media jesteście, tak, jesteś, to wiesz, że dawanie bezpłatnej edukacji, tak, bezpłatnych materiałów, to jest jedna ze strategii marketingu, content marketing, więc sporo osób edukuje ludzi w internecie na różne sposoby. Ja również jestem jedną z tych osób, nagrywam podcast, wysyłam maile, tak, postuję też na Instagramie i na Facebooku i dzielę się też w jakiś sposób bezpłatnie swoją wiedzą. I to jest oczywiście ok. Tutaj nie ma w tym nic złego, tak, jeżeli to jest twoja strategia, to tak jak najbardziej działaj. Natomiast jeżeli sprzedajemy, to zwykle przechodzimy, i o tym jeszcze będziemy mówić w kolejnych lekcjach, częścią kampanii sprzedażowej jest zwykle jakiś punkt kulminacyjny, tak jak w premierze filmowej nowy film zostaje z Hollywood, tak, albo z innej wytwórni, wychodzi, tak, i zwykle częścią takiej promocji tego filmu jest premiera taka oficjalna, i tak samo każda sprzedaż, każda kampania sprzedaży, niezależnie jak ją nazwiesz, czy to będzie twój proces, kampania, ścieżka sprzedaży, czy po prostu robisz promocję, tak często mówimy, to zwykle jest jakiś punkt kulminacyjny. Przynajmniej ja Cię zachęcam do tego, żeby był taki punkt kulminacyjny. U mnie to jest webinar. Webinar u mnie otwiera sprzedaż, więc jest jakby taką premierą filmową. I jednocześnie jest to moment, kiedy daję wiedzę, tak, tym osobom, które się zapisały na webinar, ale też sprzedaję. I to nie musi być webinar. To może być live na Facebooku, czy live na Instagramie, czy wyzwanie, czy szkolenie płatne, czy bezpłatne, stacjonarnie, tak? Teraz w czasach korony jest to mniej częste, czy konferencja. Zwykle na takich wydarzeniach, jeżeli są bezpłatne, to możesz założyć, że tam będzie się odbywała sprzedaż, tak? Bo osoby, które je organizują, dają wartość bezpłatną, ale robią to w jakimś celu, po to, aby też sprzedać. No i tutaj pojawia się taki problem. Ja taki sam problem miałam z webinarami, czyli chcę dawać wartość, chcę, żeby to był dobry webinar, który każdej osobie zapisanej da wartość. Natomiast jakby ta sprzedaż, tak, to była czymś niekomfortowym dla mnie. Dopóki nie zmieniłam swoich przekonań. I tutaj muszę Ci powiedzieć, że to absolutnie, absolutnie u mnie zadziałało. Jeżeli podchodzę do sprzedaży jako możliwości lepszej pomocy części osób, to w ogóle od tego przekonania wszystko się zaczyna. Ale ta druga rzecz to jest to, co mówiłam, że decyzja sama w sobie, decyzja tej osoby, twojego odbiorcy jest sama w sobie wartością. Czyli, że taki webinar, on może być edukacyjny, ale nie chodzi w zasadzie o to, żeby był tylko edukacyjny. Bo chodzi o to, żeby ty, tak jak z dziećmi, tak? Jak kiedy podawałam ten przykład, że sprzedajesz codziennie, sprzedajesz również, kiedy rozmawiasz na przykład ze swoimi dziećmi i przekonujesz ich do idei wyjścia na dwór i na spacer, tak? Zamiast na przykład grania w gry komputerowe.
No to jest edukacja, tak? To znaczy jakby chcesz, żeby dzieci to częściej robiły, żeby wiedziały, że to jest zdrowe, ale tak naprawdę to, co ma wartość, to jest to, jeżeli dzieci podejmą tą decyzję, żeby to zrobić, tak? Żeby podjąć tą akcję. Dopóki one nie podejmą tą decyzji, to znaczy, że tutaj tym uchem wchodzi, a tym wychodzi i ta edukacja, no fajnie, że one wiedzą, że to jest zdrowe, ale jeżeli nie podejmą decyzji, żeby to zrobić, no to jakby to mało jest skuteczne. I dlatego tu chcę Cię uczulić na ten punkt, na to, że podjęcie decyzji u Twojego odbiorcy ma wartość, ma często większą wartość niż edukacja. Ta edukacja w zasadzie jest po to, żeby poprzeć ten proces decyzji. Poprzeć proces decyzji i to nie musi być decyzja zakupu, ale to może być też decyzja, no nie wiem, zrobienia, pobrania jakiegoś zadania i zrobienia go. Albo decyzja, że no od jutra coś tam inaczej będę robić, tak? Czyli jeżeli do kogoś mówimy, sprzedajemy mówiąc swoją ideę, czy sprzedajemy swój produkt, to w zasadzie większą wartość ma decyzja niż sam proces edukacji. Także na to chcę Cię uczulić, no bo w procesie sprzedaży to będzie bardzo ważne i w to wejdziemy jeszcze w szczegóły, że jeżeli mamy ten nasz punkt kulminacyjny, kiedy no w zasadzie sprzedajemy, to powinniśmy się skupić nie tylko na edukacji, ale jeszcze bardziej na tej decyzji. I edukacja ma służyć po prostu podjęciu tej decyzji, tak, żeby coś zmienić w swoim życiu. To może być przez zakup Twojego produktu, ale to może być też w innym kontekście, ale ta decyzja ma większą wartość niż jeżeli weźmiemy tą metaforę dzieci, które mają wyjść na dwór, no to będziemy tam im po prostu ględzić, tak? Ględzić, że to jest zdrowe, tamto jest zdrowe, ale to ględzenie jakby ma mniejszą wartość niż to, że one to zrobią, że będą przekonane do tego. Więc decyzja ma wartość. I piąte przekonanie, z którym chciałabym, żebyś się zaprzyjaźniła, to jest to, że sprzedaż pozwala Ci wypełniać misję. I to jest troszeczkę związane z tym, o czym mówiłam, o tej pomocy, tak, bezpłatnej, płatnej, czyli sprzedaż to jest służenie pomocą. Ale jeszcze tutaj jest inny kontekst, to znaczy taki, że często, znaczy nie zawsze, tak, ale często zakładamy biznesy nie tylko po to, no żeby zarabiać, tak, albo nie tylko nawet po to, żeby żyć lepiej, chociaż to też jest bardzo dobry powód, ale też po to, że ten nasz produkt, czy ta nasza wiedza w jakiś sposób jest to coś, co mamy i czym chcemy się podzielić. Ja to widzę często u moich kursantek z Akademii Business Ninja. Są dziewczyny z bardzo różnych dziedzin, ale mamy i psycholożkę dziecięcą i mamy ekspertkę z medycyny takiej chińskiej i w ogóle holistycznej, która bardzo wielu ludziom może pomóc. Jest osoba, która zajmuje się zdrowiem i dietą, nawet kilka. Jest dziewczyna, która sprzedaje kosmetyki naturalne, ale też bardzo interesują ją zioła, inne produkty naturalne i dzieli się tą wiedzą. I to są takie biznesy często założone z pasji do tego przekonania, że mi to zmieniło moje życie, coś takiego zmieniło moje życie i chciałabym bardzo zmienić życie innych przez to, że to robię, że tym się dzielę, że to sprzedaję, czy że nauczam, tak? No ale nie mogę tego zrobić zupełnie za darmo, bo jeżeli bym robiła to za darmo, to znaczy, że potrzebny mi jest etat
normalnie w pracy, gdzie robię coś innego, niezwiązanego z moją pasją, to są moje dochody. I teraz mam bardzo mało czasu na to, żeby wypełniać tą swoją misję. I logiczna jest taka decyzja, że kurczę, gdybym mogła zarabiać na tym, co robię z tą pasją i sprzedawać to, to wtedy mogę się poświęcić temu w 100%, pomogę wielu więcej ludziom i mam na to po prostu czas. No ale jest w tym taki haczyk, tak? No bo tutaj właśnie pojawia się ten dysonans poznawczy, o którym mówiłam w pierwszej lekcji, że z jednej strony chcemy pomagać, no i w związku z tym w naszej głowie jest to takie przekonanie, że chcę pomagać, więc to branie za to pieniędzy nie wypada, tak? Nie jest w dobrym tonie. Ale z drugiej strony, jeżeli chcę pomagać więcej, to jakby to muszę zarabiać. Więc chcę Ci powiedzieć tutaj, że sprzedaż może pozwolić Ci wypełnić misję. I pisałam o tym niedawno i na pewno jeszcze wrócę do tego. Taki przykład, który na pewno wiele osób zna, więc może i Ty znasz Michała Szafrańskiego, który no, wydał zresztą książkę Zaufanie, czyli waluta przyszłości, o tym, jak zarobiłem 7 milionów na blogu. I do tej pory Michał już, bo to kilka lat temu, zarobił więcej niż 7 milionów. Można powiedzieć, że zarobił miliony, tak, na swojej książce, na kursach, na blogu. I pomógł niesamowicie dużej ilości osób. Myślę, że fani Michała są mu niesamowicie wdzięczni za to, że sprzedaje swoją wiedzę i nie tylko pomaga im, tej swojej grupie docelowej, w zarządzaniu mądrym, zarządzaniu finansami, w wyjściu z długów, ale oprócz tego każda jego książka Finansowy Ninja to jest jeden posiłek dla organizacji PACH, która projektu Pajacyka dla niedożywionych dzieci w Polsce, tak? Więc każda książka to jest ten posiłek. I tych posiłków Michał ufundował już ponad 100 tysięcy. Możliwe, że w tej chwili dochodzimy do 150 tysięcy. To są niesamowite liczby. Ale to nie znaczy, że Michał nie zarobił ileś tam milionów. I to nie jest przeciwstawne. To nie są dwie rzeczy, które muszą być ze sobą w konflikcie. Wręcz przeciwnie. Im więcej sprzedamy, tym lepiej możemy wypełnić swoją misję i to w różnych aspektach, jak widzisz, bo tutaj u Michała ta misja jest wypełniana przynajmniej w dwóch aspektach. To znaczy pomaga jeszcze większej liczbie osób jeszcze lepiej zarządzać finansami, to jest jego produkt, ale ten produkt uboczny to jest to dożywianie biednych dzieci w Polsce, tak, gdzie jeszcze inną swoją misję wypełnia. Więc u Ciebie tak też może być. Sprzedaż pozwala Ci wypełniać swoją misję, jeżeli ta misja jest bezpośrednio związana z biznesem, to im więcej sprzedasz, tym lepiej pomożesz, o czym mówiłam w poprzednim punkcie, i ta Twoja misja będzie lepiej rozpoznawalna, będziesz też Ty jako rozpoznawalna marka mogła mówić o niej częściej do większej ilości osób, Twój wpływ zwiększy się, ale też wpływ na każdą tą osobę, która kupi, ona jest przekonana i ona chce tej pomocy i ona wykorzysta tą pomoc, dlatego że za nią zapłaciła. Więc sprzedaż pozwala Ci wypełniać swoją misję lepiej, aktywniej, szerzej, głębiej, do większej ilości osób, ale też do każdej tej osoby dotrzesz głębiej. Okej. To było 5 takich przekonań, nowych przekonań, które chciałabym, żebyś w sobie zagnieździła, zakorzeniła, zaczęła myśleć tymi kategoriami. Ja wiem, że to nie jest coś, co możesz zrobić z dnia na dzień. U mnie to też był i nadal jest proces, ale wiem, że jest dużo możliwości polepszenia, widzę to po sobie, tak, że w czasie no, roku, dwóch lat dużo już się u mnie zmieniło i wiem, że
sprzedaż etyczna jest możliwa, że ja sprzedaję etycznie, że robię to zgodnie z moimi wartościami, ale też, że moje wewnętrzne przekonania co do sprzedaży też już bardzo się zmieniły, dlatego że widzę, że te poprzednie tak były oparte na jakichś tam doświadczeniach, ale tak nie musi być. To, co ja widziałam, to nie znaczy, że tak trzeba sprzedawać. Można sprzedawać inaczej. I do tego Cię zachęcam, żebyś tak to też zaczęła widzieć. Dlatego zadanie, które masz pod tą lekcją, to jest dla Ciebie takie pytanie. Ja przedstawiłam Ci 5 takich najważniejszych punktów. Możliwe, że Ty sama znajdziesz jeszcze coś innego, ale z jakim z tych punktów lub z jakimi możesz się utożsamić. I teraz bardzo ważne jest to, żebyś nie tylko o tym pomyślała, tak, tylko, ale też zapisała. Proces zapisywania ma swoją wartość dla Twojego mózgu, dla Twojego umysłu, dla lepszego zapamiętania, ale też takiego wewnętrznego przekonania. To, co piszemy, przekłada się lepiej na to, co potem robimy. Dlatego naprawdę proszę Cię, zapisz to. Nie pomyśl sobie tylko o tym, tylko weź tą kartkę papieru i zapisz, z jakimi przekonaniami nowymi możesz się utożsamić, co do Ciebie z tego, co powiedziałam, przemówiło. Ja mam nadzieję, że widzisz, że w tej lekcji też nie było za dużo takiej edukacji, to znaczy to nie były narzędzia, procesy, jakieś tam konkrety, ścieżki, tylko bardziej właśnie ja chcę, abyś tą decyzję podjęła, czyli wartością dla mnie jest Twoja decyzja, że chcesz zmienić swoje przekonania i że zapiszesz swoje stare przekonania i teraz swoje nowe przekonania. Mam nadzieję, że dobrze sprzedałam Ci ten pomysł i że właśnie to zrobisz, czyli że przekonałam Cię do tej decyzji, żeby zmienić swoje przekonania i żeby coś z tym konkretnie zrobić. Także proszę Cię, zapisz to sobie pod spodem, które przekonania Cię przekonały. Dziękuję Ci bardzo i zapraszam do następnej lekcji. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu i jednocześnie lekcji z kursu. Tak jak mówiłam, to jest lekcja 2. W następnym podcaście nie będzie lekcji 3, bo chcę Ci, znaczy nie każda lekcja nadaje się powiedzmy do tego, żeby była w wersji tylko audio do konsumowania, więc ja wybiorę wyrywkowo takie lekcje, które jakby jako całość, osobna lekcja mają dla Ciebie sens w podcaście, to z jednej strony, a z drugiej strony nadają się też do wysłuchania po prostu tylko w wersji audio, więc to jest jedna rzecz, ale zachęcam Cię do następnego podcastu, bo tam znowu będzie zupełnie bezpłatnie dla Ciebie zza kulis jedna lekcja z kursu Sprzedaż dla Nienachalnych. I teraz dwie rzeczy. Pod podcastem znajdziesz do pobrania to zadanie, o którym mówię w lekcji, także zachęcam Cię, żebyś skorzystała i żebyś to zadanie pobrała i wypełniła, bo samo to zadanie, znaczy samo wysłuchanie podcastu może Ci pomóc troszeczkę, ale zrobienie zadania może Ci pomóc bardzo, więc skorzystaj z tego, że otrzymujesz tą wiedzę tutaj bezpłatnie i po prostu to zrób. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli jesteś zainteresowana całym kursem Sprzedaż dla Nienachalnych, to ten kurs będzie w sprzedaży dopiero lub już. Dla mnie to ten czas tak szybko leci, że myślę, że już w czerwcu. Natomiast to, co możesz zrobić teraz, to zapisać się na listę oczekujących, taką listę VIP. Tak ją nazywam, dlatego że lista oczekujących tego kursu otrzyma informację o sprzedaży dzień wcześniej, będzie mogła zakupić kurs dzień wcześniej niż cała reszta społeczności i oprócz tego tam będzie jeszcze dodatkowa niespodzianka, to znaczy najprawdopodobniej to będzie zniżka
może bonus, ale na pewno coś ekstra do tego kursu, czyli będą warunki preferencyjne dla osób, które zdecydują się zakupić z listy dzień wcześniej. I oczywiście osoby z listy już wcześniej będą poinformowane o tym, co i jak z tym kursem, jakie tam będą materiały i tak dalej. Także jeżeli uważasz, że ten kurs to mogłoby coś być dla Ciebie, kurs sprzedaż dla nienachalnych, to link do listy oczekujących jest również pod tym podcastem i w linkach również na platformie, w której go słuchasz, także zachęcam Cię serdecznie. No i mam nadzieję, że wykorzystasz lekcję i że Twoje przekonania dotyczące sprzedaży zaczną się zmieniać, jeżeli w tej chwili czujesz, że jesteś w tym temacie może trochę zablokowana i może coś Ci tam przeszkadza. To już wszystko na dzisiaj. Życzę Ci fantastycznego dnia i jeżeli słuchasz tego podcastu, to proszę Cię, daj mi znać, bo ja mam taki plan, żeby odzywać się do osób, które dały mi znać, że słuchają podcastu i pozdrawiać się z tego miejsca. Także bardzo bym chciała wiedzieć, czy słuchasz tego podcastu. Dzisiaj chciałabym pozdrowić Lidię Szwabowską, moją imienniczkę, którą wypatrzyłam tam gdzieś na Instagramie. Ona piękne ilustracje robi, Lidio. Serdecznie Cię pozdrawiam, serdecznie z tego miejsca i podziwiam to, co tworzysz, a ja bardzo się cieszę, że dałaś mi znać, że słuchasz mojego podcastu. Jest mi niesamowicie przyjemnie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa. I pozdrawiam Ciebie też, słuchaczu, słuchaczko. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie. Czy to będzie na iTunes, Spotify, Podcast Addict czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka. I proszę, podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com/podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie. A każdą porażkę traktuję jako ważną lekcję.